volami. Laulele. Dzień dobry. Tydzień temu rozpoczęliśmy naszą zimową wędrówkę po Tatrach Wysokich w okolicy hali gąsienicowej. Wspinaliśmy się granią grzęd przez pośrednią i skrajną turnię aż na Świnicę. Było bardzo wiecznie. Tak, to dobre słowo. A dziś? Dziś pora na inny szczyt. Jeden z najpiękniejszych w całych Karpatach. No dobrze, zaczynamy. Piękny, prawdaż? Mój ulubiony kościelec. Najbliższy szczyt 2000, granitowy, w odległości od Zakopanego, od Warszawy, od Gdyni, od Łodzi, od Torunia. Proszę Państwa, nazywany polskim Matterhornem, przez niektórych nazywany polskim Eigerem. Szczyt, którego nazwa podobno wzięła się stąd, że jego północna grań, którą właśnie w tej chwili Państwo obserwują, do złudzenia przypomina gotyckie, strome dachy katedr. Faktycznie to, co w tej chwili widzimy, to jedyny, a właściwie może nie to jedyny, to najpiękniejszy w Tatrach przykład ciosu magmowego. Na czym polega? Na tym, że magma, która się już zastyga, tworzy takie właśnie spękania. One mają dość charakterystyczny układ. W tym miejscu są w takim położeniu 30 stopni nachylenia na północ, takie wielkie, przeszło 100-metrowe odcinki skalne. To sprawia, że wędrowanie po północnej ścianie kościelca jest jak spacer po dachu, po dachówce. Wielkie, płaskie, magmowe ściany, właśnie ciosy. I cóż, to sprawia, że spacer na kościelec dla każdego zostaje naprawdę przepiękną pamiątką w tatrzańskich wędrówkach.
kościelec 2158 metrów nad poziomem morza. To jest jego troszeczkę niższy szczyt. Za Pawłem, który kręci, jest ciuteńkę wyższy. Natomiast to jest jedyny szczyt, z którego widać wszystkie stawy gąsienicowe. Po mojej prawej stronie jest staw wielki, a po lewej zielony, skrajni i dużo więcej mniejszych. To jest ściana zachodnia, ta sama, z której zleciał Jan Długosz, tragicznie ponosząc śmierć, słynny alpinista, właściwie mentor dla wielu polskich leterników. A my już po wejściu, więc ta wyszła pora na herbatę. Platonika, Pawle, chodź, zjemy coś, a tym razem się z Państwem na razie pożegnamy. Pokażemy Państwu, jak wygląda widok z kościelca. Proszę Państwa, kawałek czekolady, pyszna polska herbatka. Paweł ma dużo cierpliwości, bo ja tu wygodnie sobie siedzę, a on siedzi na ziemi na plecaku i filmuje. Wszystko dla Państwa. Drodzy moi, ze szczytu kościelca mamy widok chyba jeden z najpiękniejszych w całych Tatrach. Wysokich, przed nami Giewont. Następnie Czerwone Wierchy, Kasłowy Wierch, za nami dokładnie Świnica, ktoś na niej jest. Tutaj byśmy my. Dzisiaj widzimy, że nie wieje wiatr, więc jest dużo przyjemniej. A za mną, po prawej stronie, widzimy dokładnie grań Orlej Perdzi. Jedna z najbardziej niebezpiecznych Via Ferrata, a właściwie jedyna Via Ferrata w Tatrach, od Zawratu przez Mały Kozi, Duży Kozi, aż po Przełęcz Krzyżne, który akurat stąd jeszcze nie widać. Ruch w Tatrach jest, umówmy się, praktycznie żaden, bo jest luty, jest zima, po górach chodzą tylko i wyłącznie sporadyczne osoby, trzeba mieć raki, trochę sprzętu, trochę, powiedzmy sobie, jakieś tam doświadczenia, może umiejętności, ale szczerze Państwu powiem, że dla takich chwil jak taka, kiedy siedzimy na szczycie kościelca z bitym czekanem, obok plecakiem, czy ciepłą herbatą i czekoladą, warto tu przyjść, naprawdę.
Drodzy Państwo, wielki staw gąsienicowy, czarny staw gąsienicowy, dzisiaj całkowicie zamarznięty. Normalnie droga prowadzi północną, północno-wschodnią częścią jego brzegu, następnie są odbicia na granaty. To jest droga na Zawrat, na Orlą Perś, na Wielki Kozi. Dzisiaj, jak Państwo się przypatrzą dokładnie, są takie małe punkciki. Ja Państwu teraz pokażę to na zbliżeniu. I właśnie to są turyści, ludzie, którzy idą przez sam środek zamarzniętej tafli czarnego wielkiego stawu gąsienicowego. Za nami jest dokładnie taka mała wysepka. Obecnie na nią spokojnie można dojść suchą nogą, bo jest lód. Jak wspomniałem, natomiast w lecie ta wyspa jest, powiedzmy sobie, jakieś 5-6 metrów oddalona od północno-wschodniego brzegu i w 1909 roku tutejsi mieszkańcy Zakopanego planowali otworzyć na owej wyspie mauzoleum Juliusza Słowackiego. No, plany były, w sumie po kilku latach zostały zażegnane, zostały porzucone i obecnie jest to zwykła wyspa na stawie gąsienicowym. A sam staw cały czas w permanentnym cieniu kościelca, taki czubek ostry, to widać właśnie, to właśnie kościelca, jakby się przeglądał w lustrze, czarna, ostra grań. Właśnie w tej chwili na niej stoimy, z niego schodzimy. Nasza wizyta na kościelcu, najpiękniejszym z tatrzańskich szczytów, powoli dobiega końca. Końca nie dobiega jednak nasza górska przygoda. Przed nami bowiem trzeci, ostatni już odcinek z karpackich ośnieżonych turni, a w nim m.in. o tatrzańskich tragediach oraz o tym, jak zmniejszyć ryzyko wzięcia w nich udziału. Widzimy się już 8 marca. Do zobaczenia!